Zwierzęta. Witam bardzo serdecznie w imieniu swoim i moich kolegów na planecie Energii. Chciałem was przywitać, jestem profesor Volt. Wygrałyście główną nagrodę w konkursie Planety Energii. Pobyt tego wspaniałego miasteczka tutaj. Cieszycie się? Super. Planeta Energii to program edukacyjny Grupy Energa. Realizujemy go już po raz trzeci. Odbywa się w formie konkursu, który skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jego głównym celem jest propagowanie wiedzy o energii elektrycznej. Uczymy dzieci, co to jest energia elektryczna, jakie są jej źródła, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak prawidłowo zachowywać się w pobliżu obiektów energetycznych oraz jak korzystać z energii elektrycznej oszczędnie. Ta żywka poruszyła się, prawda? Co się dzieje? Zadziałała. Kto miał rację? Te strzałeczki pokazują właśnie linię działania pola magnetycznego. Zobaczcie, na razie możemy sobie nimi kręcić, a co się stanie, gdy włożę ten magnes do środka? Zobaczcie, wszystkie się ustawiły w pewien sposób, prawda? W tym roku specjalnie dla mieszkańców miast, z których pochodzą zwycięskie klasy, zorganizowaliśmy dodatkowy konkurs. Jest to sztafeta złożona z 6 rowerków, gdzie za pomocą siły własnych mięśni ładowana jest bateria. Mieszkańcy, którzy wykręcą najwięcej energii, zdobywają dodatkowe nagrody dla szkoły, z której pochodzi zwycięska klasa. Za zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym Planeta Energii oraz certyfikat. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Dziękuję. Brawo! Brawo! Spróbujcie! Przekazuję dyplom i certyfikat. Gratuluję bardzo. Dziękujemy. Dobrze, proszę. Dziękuję, kochani, to jest dla nas wszystkich. Brawo! Podoba wam się? Zestaw dla całej klasy. Będziecie mogli się fajnie bawić. I wy jesteście najlepszym przykładem, że dzieci są mądre i mogą wiele informacji ciekawych przekazać. Energia! Cywilizacja Planety Energii o mały włos całkowicie by nie zniknęła przez niewłaściwe korzystanie z prądu. Pamiętajcie, że na naszej planecie jest bardzo podobna sytuacja i wy także musicie dbać o to, aby prądu zużywać tylko tyle, ile potrzeba. Dostałem dwie nagrody, koszulkę, książkę. Nasze interaktywne miasteczko cieszy się nie tylko ogromnym powodzeniem wśród dzieci, nauczycieli czy miast, ale również i dziennikarzy. Do tej pory drogi interaktywnej atrakcji przekroczyło prawie kilkadziesiąt dziennikarzy. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc. Piszą o wizycie każdego miasteczka w każdym mieście. Mamy bardzo dużo wywiadów z organizatorem programu, jak i ambasadorem programu Tomaszem Rożkiem.